a Iga, ręce już złożone do przyjęcia kolejnych piłek, no tak chyba powinna delikatnie gestem przeprosić Paulini. Nie wiem, może to miało miejsce. Też mam wrażenie, że Paulini jest bardzo ofensywnie usposobiona od początku spotkania. Chyba tak uczulił ją trener Renzo Furlan. Niegdyś dobry, bardzo dobry włoski tenisista, będący w najlepszej 20 ATP. Tak jakby chciała być może tym ofensywnym stylem gry zaskoczyć Igę. Szkoda takich błędów, bo tutaj wcale nie było potrzebne aż tak precyzyjne granie wzdłuż tej bocznej linii. Gdyby zagrała pół metra od niej, też to byłby pewnie forehand poza zasięgiem Jasmine. No z taką mocą na pewno, to nie byłoby po co biec do tego. Głębokie drugie serwisy, i ten wcześniej, i ten teraz. Świątek po części wymusiły błąd z returnu tenisistki z Toskanii. Wzdłuż linii ma to do siebie, że potrafi nie śpieszyć się z wyprowadzeniem takiego zagrania. Przede wszystkim chodzi tutaj o pracę nóg. Jak ma czas, jest ustawiona w odpowiednim momencie, no to może czekać prawie w nieskończoność. Zresztą i z Igą jest tak, że wiemy, że ona uwielbia korty ziemne. Na betonie też lubi grać. Jedynie taką jej nawierzchnią, do której ma rezerwę, są korty trawiaste, o tym mówiła przed Wimbledonem. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o US Open, stać ją naprawdę na grę do końca. Zresztą przed turniejem była główną faworytką do zwycięstwa w Nowym Jorku. Drugą była Simona Halep, która wczoraj z imprezą się pożegnała. Tak wieczorem, już późnym wieczorem, właściwie wczesną nocą, już nie sprawdzam tych wyników, nie oglądam, lubię rano otworzyć internet i popatrzeć, i tak dzisiaj rano otwieram jedno oko, nie ma Halep, otwieram drugie oko, nie ma Tsitsipasa, mówię, oho, to była całkiem niezła noc. No tak, ja komentowałem do czwartej nad ranem mecz Taylora Fritza, który też przegrał. Też przegrał, tak. Rozstawiony z dziesiątką był Fritz. Z dziesiątką. I naprawdę prezentował się przed tym turniejem świetnie.
Dlatego tutaj z tym nowojorskim turniejem trzeba być bardzo ostrożnym, bo to jest najtrudniejszy turniej w Wykoszlemowie, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Cały czas trzeba podkreślać o tej potwornej wilgotności powietrza, jaka o tej porze roku panuje tutaj w dzielnicy Queens. Więcej topspinu, a i tak mimo, że zagrała być może ten backhand Iga wolniej, to i tak zapisujemy Polce kolejny winner, już czwarty. A Paulini, jak się chce slice'em bronić, to musi grać o wiele dłużej, bo taka krótka piłka to praktycznie jest po akcji. W takich sytuacjach Paulini chce zagrać ekstra, chce zagrać coś więcej, niż by zagrała przeciwko większości rywalek, bo myślę, że to nie był forehand, z którego trzeba byłoby aż tak, trzeba było aż tak przyspieszyć. Myślę, że tutaj zagranie to spinowe, głębokie, byłoby lepszym wyborem Włoszki. W takiej pozycji, że nie ma nic ze stracenia, jeżeli ugra trzy gemy. No, Krzysztof to też nikt jej złego słowa nie powie, ale widać, że w miarę pewnie się czuje i chce skorzystać. A to polski boks w pełnej krasie. Jest Tomek Wiktorowski, Ryszczuk, jest Daria, tego czwartego po prawej. Ja przynajmniej nie rozpoznaję. O, pięknie, pięknie. Przez pole serwisowe, krótki cross, tak właśnie wyczekany do końca. No, mogło to się podobać, za te ostatnie punkty w gemie dostała Iga sporo braw. 4-1 dla Igi. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci.
takim tempie, bo ona wie, że to tempo jest troszkę za duże dla niej i gdzieś nie nadąży. I stąd takie próby zamykania wymian dużo wcześniejsze. Ale to nie jest takie, to Dawid powiedział dobrze, to nie jest jej żywioł, to nie jest jej sposób prowadzenia gry. Często to widać w meczach Nadala, Dżokowicza, kiedy ich rywale próbują grać przeciwko nim zupełnie inaczej niż mają to w swoim tenisowym DNA. U pani jest podobnie też przecież na Serena Williams, kiedy ta była w najlepszej formie rywalki, wychodziły zupełnie inaczej usposobione niż zazwyczaj. A tak swoją drogą w finał turnieju Świątek Williams, to by było coś. To by było coś. Jest to możliwe. Znaczy, no, patrząc na tabelę, to tak, no, bo jedna z góry, druga z dołu idzie. Teraz Cantawaite stoi na drodze Williams, druga rakieta świata, jakby na to nie patrzeć. Z tym, że Estonka nie gra ostatnio najlepiej. To ten okres, końcówka zeszłego sezonu, Masters, drugie miejsce i początek. Tam była w formie, można powiedzieć, życiowej, ale teraz obniżyła swoje loty. I wbrew pozorom, kończąc wątek tej dolnej części tabeli, uważam, że nie jest tak do końca bez szans Serena Williams, bo pamiętajmy o presji, jaką stworzy stadion wypełniony po brzegi, 22 tysiące ludzi. Nie wiem, czy widziałeś te obrazki, jak oni podążali na ten mecz, to tam. A czy to już było zachowanie ale w trakcie meczu Williams zachowanie kibiców już troszkę wykroczyło poza dobry smak, tak bym to powiedział. Poza dobry manier. Ale na to podczas tego turnieju każda rywalka Williams musi się przygotować. Zobaczymy, ile ich będzie. W każdym razie ciekawy mecz, na pewno hitowy, jeżeli chodzi o damski turniej i drugą rundę. To widzimy, to brakuje trochę centymetrów. Musiała podskoczyć i mimo próby wejścia w ten drugi serwis, no to nie jest jednak ani Kiss, ani Garcia. To są wysokie dziewczyny po 1,80 i więcej. A tych centymetrów tutaj Paulini jednak zdecydowanie brakuje. Było takie wejście w przód, blisko kara, to chyba próba trochę samobójcza byłaby w jej wykonaniu. Bardziej, że tutaj, jeśli chodzi o korty twarde, te kick-serwisy wyjątkowo wysoko skaczą. No i znowu właśnie ten kick-serwis otworzył drogę. Idzie do wygrania punktu. Tak wydaje się, że jak na razie spokojnie gra tutaj liderka rankingu, która spędza 21 tydzień na tym miejscu. Myślę, że dobrze się stało, że zagrała w tym meczu charytatywnym w ubiegłą środę, czy to nie pamiętam, środę czy czwartek, Iga. Chyba czwartek to. Grała obok przecież Rafy Nadala, to też dla niej na pewno było wielkie przeżycie, wydarzenie. No i to, że miała dużo czasu przed startem tej imprezy do potrenowania, też powinno wpłynąć na plus. Jaka odważacja. No tak gra, jak mówiliśmy, nie mając nic do stracenia, pełne ryzyko. Nie jest to włoski Catenaccio. Nie, Catenaccio. No teraz, gdyby nie skorzystała z okazji, to byłaby to zupełnie niepotrzebna praca, którą wykonała do tego przedostatniego uderzenia. Smet skozła z takiej świecy wielkiej. Też bardzo przytomnie przez pole serwisowe.
i breakpoint. Spodziewany ten gem nie powędrował na konto Polki. Tak jakby uśpiła Polkę teraz Włoszka, tak to trochę wyglądało. To trzeba być czujnym, wiemy jak to bywa właśnie w tenisie. To właśnie Renzo Furlan, trener Włoszki, zmienił nam się. Pamiętam go z czasów kariery. No ale wiemy jak to jest, czas leci. No, otworzyła się szansa dla Paulini na poprawę wyniku. Tu się jeszcze nic wielkiego nie dzieje, bo cały czas Iga z zapasem breaka. Taki mecz, gdzie obie na razie grają falami. Nie ma takiego momentu, gdzie obie panie grają w tym samym czasie na najwyższym poziomie, czy też wysokim poziomie. To jest dowód dobrych zagrań Igi, jak nam z tego właściwie pierwszego planu znika z kadru Włoszka, wybiegła. A to mamy w tym małym okienku po prawej mecz, który się toczy równolegle. Pliszkowa 5-2 właściwie. Teraz akurat taki moment trochę pechowy po podwójnym błędzie Magdy. 5-2 dla Pliszkowej. Do playera zapraszamy Państwa na ten mecz i zapewniamy, że on wróci na antenę Eurosportu 2, o ile dobrze pamiętam, zaraz po meczu Igi. Czyli wszystko właściwie w rękach Igi. Jak szybko skończy nasza rakieta numer 1, to wtedy ewentualnie, jeżeli będzie jeszcze zapas, jeżeli będą grały Pliszkowa z Linet, one pojawią się zaraz po meczu Igi na antenie Eurosportu 2. Trafiła w zewnętrzną część linii końcowej Świątek, która ma szansę na trzecie przełamanie. I jak na razie obie panie wykorzystują w 100% te breakpointy, które mają. 3 miała Świątek, wszystkie wygrała. 5-2, znowu wracamy do sytuacji z podwójnym przełamaniem. Iga po przerwie będzie starała się zakończyć seta własnym podaniem. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Thank you.
Clara Tauson i Garbine Muguruza. To taka pokoleniowa zmiana, można powiedzieć, bo Muguruza pewnie gdzieś powoli sezon 2 będzie kończyła, a Duńka jest... Melodia przyszłości. Tak, która wchodzi na te tenisowe salony. No, Duńczycy mają właśnie dwóch teraz klasowych zawodników, Clara Tauson i Holgera Rune, więc o ile dobrze pamiętam, są oni rówieśnikami, więc tutaj jak te kariery będą odpowiednio poprowadzone, to Duńczycy będą mieli wiele radości z występów swoich najlepszych tenisistów. Jeszcze jedna informacja. O, już zniknął ten malutki obrazek z meczem Linette Pliszkowa. Zapraszamy Państwa do Eurosport Playera. A my kontynuujemy relację z meczu Świątek Paulini. Znowu break, znowu odebrany serwis. Tym razem Włoszka straciła podanie i Iga stara się teraz własnym serwisem zamknąć pierwszy set. Nowe piłki, one mają zupełnie inną charakterystykę niż te piłki po 4, 5 czy 6 rozegranych gemach. Bardzo szybko, między innymi według Igi Świątek, bo ona o tym mówiła, te piłki się zużywają. Warto powiedzieć, że to jest jedyny turniej wielkoszlemowy, gdzie panie i panowie grają innym rodzajem piłek. Panowie tutaj grają piłkami stricte przygotowanymi na korty twarde, natomiast panie piłkami, które są bardziej przygotowane na korty ziemne i do gry w hali. Tak to pokrótce wygląda. Piłka wydawała się prosta do zagrania, bo grana przez środek, ale trochę za bardzo z brzucha Iga zagrała i ta piłka gdzieś przy ramie tej tak zwanym sercu rakiety uciekła ze strun nieczysto. No i podwójny breakpoint. Zobacz, szykuje się drugie z rzędu przełamanie Polki. No, to by było tym bardziej cenne, że to jest game setowe i tu mogło się jeszcze, co prawda, może oczywiście. Mały aut. No, nie mały, duży aut, ale ta sprawa może się cały czas rozstrzygnąć. Wystarczy jeszcze jedna dobra akcja. Ale tutaj te cięte serwisy na zewnątrz przy Paulini, która jest niską zawodniczką, która ma niewielki zasięg, to są serwisy, które powinny być dużo częściej niż dotychczas stosowane przez IGE. No nie, trochę ten forehand dzisiaj zawodzi. Dużo przestrzelonych takich zagrań. Miałem wrażenie, że taki moment zawahania miał miejsce, że ona poszła w pierwszym tempie, potem odrobinę wstrzymała cały ten ruch i ta faza już z takimi nogami odrobinę za daleko od miejsca zagrania piłki. Tak. Jak pojawiają się błędy z forehandu, najczęściej są to błędy na długość. Na długość, tak. Chyba że trafi, ma zły dzień i wieje i trafia ramą, wtedy te piłki lądują dość szeroko. No, Paulini trzeba pochwalić, że presja możliwości zakończenia seta nie wywarła na niej żadnego wrażenia. No to jest, mówiliśmy już o tym. Waleczna zawodniczka, ona tutaj nie podda się ani na chwilę, nie odpuści żadnego punktu. To jest dziewczyna z wielkim serduchem do walki. Cały czas będziemy to powtarzać. Tutaj wszystko tak naprawdę, o ile nie w 100%, to w 99% zależy od
od Igi Świątek. Jeżeli ona nie zejdzie poniżej swojego pewnego poziomu, wygra to spotkanie. Pomysłów miała w głowie, jak to rozegrać. Atak dobry, bardzo głęboki, ale to chyba miał być stop volley. Takie mam wrażenie. Tylko popatrzmy. Jeżeli chodzi o amortyzację, gdyby to miał być stop volley, no to tu się nie popisała. Długi volley to też nie wyglądało na taką akcję. Trochę bez pomysłu. W ważnym momencie Włoszka. A teraz punkt oddany za darmo. No. Ma prawo być niezadowolona i psioczyć pod nosem, bo te dwie ostatnie akcje powinna z tego więcej wycisnąć. A zupełnie niespodziewanie pojawił się setball dla Igi. Się. Niespodziewanie to dlatego, że przy serwisie Włoszki i przy tych okazjach. No ale Iga jednak zamyka seta 6-3. Jest przełamaniem kolejnym 6-3 dla Igi Świątek w pierwszym secie. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. Zawodniczki zostają wywołane na kort. No, takie dwie minuty w cieniu z jakąś tubą czy rurą z powietrzem chłodzącym, no bezcenna. Tak, z ręcznikiem otoczonym lodem, kostkami lodu. Duży pozytyw, jeśli chodzi o Igę Świątek, jeśli chodzi o pierwszy set, to jest skuteczność wykorzystanych breakpointów. Miała 4, wykorzystała wszystkie, a wiemy, że nawet na tym najwyższym poziomie zawodniczki i zawodnicy mają z tym wykorzystywaniem breakpointów komplikacje. Też musimy pamiętać, że z pierwszym meczem turnieju zawsze te mecze są takimi spotkaniami niepewnymi. Oczywiście tutaj wszyscy przez wiele dni przed startem turnieju trenowali, ale jednak trening, a mecz to jest zupełnie inna historia. Potrafi odgrywać skróty,
z takich pozycji Polka. Inna sprawa, że ten drop shot zawodniczki z Toskanii był słaby, tak to delikatnie opiszę. Bardzo agresywnie, wcale nie proste prowadzenie gry przy takim slajsie obronnym. To się może wydawać, że łatwo, bo piłka podbita pod górę, ale ten slajs czasami zabrakło niewiele, naprawdę. Widzimy w tym obrazku na nasz użytek, że tam nie wiem, czy centymetr, może mniej od linii wylądowała ta piłka. Powinno to być odnotowywane. Jak duży to była? Rozmawialiśmy o tym. Zgłosiłeś taki challenge. Problem techniczny. Trzeba by napisać może do... Siądź pomysłu i napisz maila do USTA, że nie dajemy sobie psychicznie rady, jak nie wiemy, jakie błędy popełniają zawodniczki. Troszkę za frontalnie, bo ja nie wiem, czy się zgodzisz, ale i przyzwyczaiła nas Iga do takiego książkowego ustawienia z prawą nogą z przodu, ładnie pozycja odkręcona bokiem i wtedy ten strzał kontra po linii, kiedy już ma czas, bo tego czasu było dużo, bardzo często. Tak, tutaj była otwarta pozycja, nie było ku temu potrzeby. Nie było potrzeby, nie było tego skrętu właśnie, nie miała jak napędzić, ale cały czas przewaga Polki. No i jest game. Dobrze otwiera ze stratą jednego punktu tylko. A wiesz, tak na marginesie, bo teraz jest dużo kobiecych spotkań, które wystartowały o 17. Ty wiesz, że prawie jednocześnie 5 meczów zakończyło swoje pierwsze sety. To jest w ogóle niesamowite, bo tak. Iga zakończyła 6-3, Muguruza Stausson wygrała 6-3, Golubisz z Pegulą 6-2 Pegula, 6-2 Pliszkowa z Magdą Linet i Ostapienko z Zęk, 6-3 dla Zęk. Praktycznie w jednym momencie. A my przypominam Państwu o usłudze Player, tam można oglądać wszystkie mecze, można oglądać od tego roku treningi, dzisiaj między innymi treningi Venus Williams, Rafy Nadala i można nawet podglądać to, co się dzieje na turniejowej siłowni. No, znaczy, takich rzeczy nie było. Nie było, to czekamy jeszcze, aż powstanie basen i będziemy też mogli zobaczyć, jak pływają. I wejście do restauracji, żeby zobaczyć, co kto je. Kurczę, jak się tak rozpędzimy, to za chwilę będziemy chcieli wejście wszędzie. No dobrze. Marzenia na bok. 3-6 i 0-1, patrząc od strony serwującej. Wolę, jak Iga stoi twardo na nogach, a nie gra nachodzonego, tak się czasami w żargonie tenisowym mówi. Była w locie, ta noga prawa była bez kontaktu z nawierzchnią. Dlatego często takie błędy właśnie zawodniczki popełniają. Rocznie poprawia swoje wyniki w Nowym Jorku. Iga była tutaj w drugiej rundzie w 2019 roku, w 2020 w trzeciej rundzie, a rok temu przegrała w rundzie czwartej. Oh.
piłka długa, która nie miała tempa i trzeba było na nią uważać. Ona też świetnie została wykorzystana, bo bałem się, że przesadzi z mocą. Tak, ale właśnie to był idealny punkt, bo była i moc, i dobry kierunek przy zachowaniu dużej kontroli gry. Breakpoint. Z tym wszystkie wykorzystane. I już słyszeliśmy znak firmowy, tak. Słowo jazda z ust Igi. A coraz pewniej czuje się. Widać, że ona na początku meczu tutaj tak jakby badała teren, sprawdzała, jak może szybko grać, na co sobie może pozwolić, czego nie robić przy starciu z rywalką grającą. Mimo wszystko takim stylem, powiedziałbym, średnio ofensywnym, bo dzisiaj tak gra jak na razie Paulini. Jak widziałem jej mecze kilka tygodni temu podczas turnieju WTA w Warszawie, to tam grała dużo bardziej pasywnie. Oczywiście to były korty ziemne, tego nie można tak jeden do jednego porównywać. O, ładny teraz. Też odniosłem wrażenie, że można było to zrobić szybciej, ale nie chciała grać w takim super ekstra pierwszym tempie. Poczekała tym kątem oka przysłowiowym, widziała, jak przesuwa się rywalka. No, dominacja w punktach tu widzieliśmy na początku seta drugiego. Ja jestem ciekaw, bo tak często mówi się o tych sukcesach Igi na kortach ziemnych, w związku z tym, że ona te jej top spiny są na korcie ziemnym wyjątkowo efektywne. Ale tutaj, przy tej charakterystyce nawierzchni, mam wrażenie, że te top spiny też, jak na kort twardy, mają bardzo dużą wymowę. I znowu ten cięty serwis to jest taki punkt, stały punkt programu w tym meczu. Iga, mimo że wciąż jest bardzo młodą zawodniczką, to jednak jest już doświadczoną tenisistką. Nie można inaczej mówić o dwukrotnej zwycięzczyni turnieju wielkoszlemowego. A nawet trzykrotnie, bo jako juniorka wygrała, pamiętamy, na Wimbledon. Różnorodność serwisu pokazała, a to cięty, a tam na nieparzystą był topspin. Teraz potężna bomba, taka płaska. Drugi set pod kontrolą naszej tenisistki, już 3-0. Robimy to dla sportu. Cześć, tu Mikkel, restaurator z Kopenhagi. Kocham twoje masło orzechowe. Potrzebuję 10 tysięcy miesięcznie. Świetnie, w szklanych słoikach. Nie plastik? Będą się kupić wypożarki. 10 tysięcy szklanych słoików, to twoje zamówienie. Kredyt by panu dali, nie? Order. Pewnie, żeby dali. I dadzą w ING pożyczkę bez prowizji, żeby wasze firmy się rozwijały. Dzięki, że robicie swoje. W każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Przyjdź do Vision Express. Dostaniesz tyle zniżki, ile masz lat, plus 200 zł. A na okulary progresywne zniżkę liczymy potrójnie. Do zobaczenia w Vision Express. Wracają panie na kort. 3-0, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, pod kontrolą Polki, wydarzenia seta numer 2. Nowa koszulka Igi, miejmy nadzieję, że ta sama jakość gry.
robi co może Paolini, ale brakuje przede wszystkim umiejętności, jakości na tle tak grającej rywalki. Włoszka najlepiej czuje się na kortach ziemnych, za najlepsze uderzenie uważa forehand. A jak na skromne warunki fizyczne, też całkiem nieźle potrafi zaserwować, co teraz akurat zaprezentował. No, coraz więcej presji, coraz więcej tych uderzeń naszej zawodniczki. Pada bardzo blisko linii końcowej. One są bardzo mocne i trochę zaczyna brakować właśnie dobrej pracy nóg, bo ten dystans do piłki musi być wyliczony właśnie dobrą pracą nóg, a niestety tego zaczyna brakować. Bez wątpienia. Ja nie wiem, czy to nie najlepsza wymiana tego turnieju. Tego turnieju, być może. Z tego, co się działo do tej pory na stojąco. Niektórzy kibice biją brawa, bo rzeczywiście ja miałem wrażenie, że jeszcze 2-3 uderzenia i Włoszka już nie da rady, jeżeli chodzi o grę kątową. Ale popatrz, jak ona zaryzykowała, wytrzymała. Powiem ci, naprawdę wymiana. Pole serwisowe oddać z takiego tempa. 27 uderzeń z taką intensywnością, tempo, przy takim, naprawdę, przy takiej aurze. Jest przecież kilka minut po południu w Nowym Jorku. No to być może teraz zapłaciła za to wygranie punktu w taki sposób chwilę temu. To dobre 4 uderzenia, a przy tym piątym no rozchwiało się to wszystko, straciła równowagę, rzeczywiście no trochę, jak to się mówi kolokwialnie, tlenu zabrakło. No ktoś musi cenę zapłacić, albo jedna, albo druga. Na razie w konsekwencji tej wymiany mamy break point. Się może okazać, że taka pięknie wygrana wymiana nic nie da, poza efektem wizualnym, nie ma efektu punktowego. No widzisz, to czyli jednak tak, czyli jednak to było ponad siły. A tak sobie właśnie pomyślałem, że niewykluczone, że zapłaci sporą cenę za tak wygrany, ale jednak pojedynczy punkt. No dobrze, ale potem po meczu powie, no zagrałam 27 punktów. Ale najlepszą wymianę wygrała. Tak, najlepsza wymiana w szalonym tempie, to czy ona padła moim łupem. Bo nie zakończyła się, pamiętaj, błędem, tylko winnerem, gdzie Iga nie dobiegła. Ale cieszy to, że rośnie w trakcie meczu Iga. Widać, że tej forehandy, backhandy funkcjonują coraz lepiej radzi sobie w ofensywie, w defensywie. A z serwisem od początku meczu było całkiem dobrze. Więc mam wrażenie, że to jest taki idealny mecz dla Igi na rozpoczęcie turnieju, na wejście w turniej.
Tylko raz przegrała dotychczas Iga w pierwszej rundzie turnieju wielkoszlemowego. Było to w Wimbledonie w 2019 roku, kiedy przegrała ze Szwajcarką Golubicz. A Golubicz akurat jest blisko odpadnięcia, bo gra równolegle mecz przeciwko Peguli. Przegrywa Szwajcarka 2-6 i 1-5. No ale Pegula to też zawodniczka, która tutaj pojawia się w gronie faworytek. To żaden trening nie uzmysłowi tenisistce, jak wykorzystywać i jak wielką przewagę daje serwis plasowany do środka czy na zewnątrz, ten kąśliwy, który tutaj jest kopalnią punktów, czy też to, co widzieliśmy przed momentem, ten kick na zewnątrz, to tylko mecze pod presją, o stawkę z zawodniczką, która stara się returnować, tylko takimi właśnie małymi krokami Iga zyska pewność, będzie wiedziała, jakich uderzeń używać. Co przynosi tutaj największe korzyści i co jest najbardziej opłacalne. No. Trening treningiem, luźna ręka, wiemy obaj, że na treningu to... Na treningu każdy ma luźną rękę. Żaden problem, natomiast jak trybuny też na razie, no, widzą Państwo ten pierwszy fragment, to świecą pustkami, natomiast jak tu się stadion zapełni, dojdzie presja potężna, to wtedy trzeba pokazać, na co, kogo stać. Godzina gry, za nimi 6-3. Kienzer prowadzi liderka rankingu WTA, która zmierza w kierunku 51. zwycięstwa w sezonie. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci.
To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci. W drugim, a więc jeden gem tylko dzieli Polkę od awansu do rundy drugiej. No, na razie nie udało się utrzymać Włoszce żadnego podania. Teraz będzie walczyła z całych sił o honorowego gema w secie drugim. Wydaje mi się, że kluczem do spokoju, bo już tak powoli ten mecz dobiega do końca. Kluczem do spokoju i takiej pewności to backhand cross dzisiaj, taki płaski. Ona, ja nie przypominam sobie, żeby popełniła jakiś błąd. Były forehandy, były backhandy po linii czasami przestrzelone, ale crossowe, takie płaskie, kąśliwe zagranie funkcjonuje dzisiaj doskonale. Tak, nawet też parę razy zagrała też po krótkim crossie Iga z backhandu, rzeczywiście. Tych błędów forehandowych, szczególnie w początkowej fazie meczu, było za dużo. Ale tam pewno będzie robiona analiza pomeczowa. Przed kolejnym meczem tutaj Tomasz Wiktorowski, trener IGI, olbrzymią wagę do tego, do tych niuansów, do tych detali przywiązuje. Zaskoczyła kierunkiem z serwisu tenisistka z Toskanii. Tam się wychowała, tam mieszka i do dzisiaj trenuje. Zresztą w Toskanii zlokalizowane jest jedno z najważniejszych centrum treningowych włoskiego związku tenisowego, gdzie najlepsi tenisiści włoscy trenują. A więc 65 minut, tyle co większość meczów IGI w trakcie tej serii 37 wygranych meczów z rzędu, która rozpoczęła się w lutym, zakończyła podczas Wimbledonu. Piłka meczowa dla liderki WTA. Tak, bo było to widoczne wyraźnie, że już przed samym momentem odprowadzania rakiety ktoś krzyknął dawaj eagle, coś w tym stylu. I ona tak wstrzymała ten cały ruch, dlatego slice forehandowy grany był returnem. Przecież tego by nie zrobiła, bo nie było takiej potrzeby. I stąd komunikat pani arbiter na życzenie tenisistki, żeby no jednak publiczność jakiś zasad się trzymała, no bo przed samym zagraniem krzyczeć nie wolno.
No to notujemy awans do Igi. Do Igi to nie notujemy, ale notujemy awans Igi do drugiej rundy. Troszkę taki zacięty ten mecz na początku, ale to wynikało, tak jak mówiliśmy, z badania rywalki, z badania własnych możliwości, trochę nawierzchni, co funkcjonuje dobrze, co można ewentualnie poprawić. No taki mecz, do którego... Idealny mecz na przetarcie. Taka przystawka przed daniem głównym. Dokładnie tak. Taki rozbiegówka, tak bym powiedział. A więc tak jak w Pradze w 2018 roku, 6-2, 6-1 wtedy, teraz 6-3, 6-0, więc też Polka straciła zaledwie 3 gemy w meczu z Włoszką. Przypomnijmy, że kolejną rywalką Igi będzie albo Sloane Stephens, albo Gret Minen, które zagrają za chwilę tutaj na tym korcie. Sloane Stephens to była triumfatorka tej imprezy, więc... No wydaje się, że Amerykanka jest faworytką tamtego meczu z Belgiką. Ta sporą porcję braw dostała, sympatyczna Włoszka, walczyła z całych sił, stać ją było tylko na 3 gemy. Szkoda, że nie urwała chociaż tej jednej szprychy w drugim secie. No i trzeba też za nią trzymać kciuki, jeżeli nie gra z Polkami, bo przypomnijmy, babcia mieszka w Łodzi, była pod koniec ubiegłego roku w Łodzi odwiedziła babcię po raz pierwszy od kilkunastu lat właśnie. Przyjechała spędzić kilka dni z babcią w mieście Włókniarzy, więc bardzo pozytywna postać, bardzo fajnie mówi po polsku, a zobaczymy, co powie Iga po tym meczu po angielsku. Drugi raz już ograła się Jasmine na turze. W pierwszym secie troszkę walki, trochę zaciętej gry, a co tu się stało w drugim secie, że to poszło tak łatwo? Znalazłam lepszy rytm gry od początku drugiego seta. Wiedziałam, że ona ma dobre czucie piłki, że muszę grać bardziej kątowo i udało mi się to wprowadzić do gry. Witamy z powrotem w Nowym Jorku. Wygrałaś 6 imprez, wliczając w to Roland Garros. 37 z rzędu, jesteś numerem 1 w galaktyce. A jak ty się przygotowujesz do takiego pierwszego zwykłego meczu? Czy to nadal jakaś jest ekscytacja? Jak ty podchodzisz do takiego pierwszego meczu? Tak, ja lubię grać pierwsze mecze w turnieju, bo to jest taki dla mnie test, żeby zobaczyć, na jakim etapie jestem, w jakim stanie jest moja forma. Wiemy, z jakiej pozycji rozpoczęliśmy ten turniej i czekamy na kolejne mecze. Każdy, kto chociaż 2 sekundy z tobą spędził, to niepodobna, żeby się w tobie, mówiąc w cudzysłowie, nie zakochać. Jest kibic Legii Warszawa, o którym mówiliśmy. Dużo polskich kibiców. Jaka to jest okoliczność? Czy to jest coś specjalnego grać tutaj właśnie przy tej widowni? Cieszę się, że jestem tak wspierana na całym świecie. Tutaj oczywiście widzę polskie flagi. To zawsze mnie dodatkowo inspiruje, motywuje. Za każdym razem, jak przyjeżdżam do jakiegokolwiek miejsca na świecie, czuję się jak w domu dzięki wam, więc dziękuję. Od tego nie będę tłumaczył. No i trochę poprosimy o brawa, trochę głośniejszego dopingu. W ten sposób publiczność jeszcze raz podziękowała i pogratulowała Idze. No swoją drogą, w Nowym Jorku, jak Iga będzie grała tak z rundy na rundę, będzie grała coraz lepiej, to ta publiczność... Polaków tam nie brakuje. Paru tam się znajdzie polskich kibiców. Co? Teraz dzień przerwy, w czwartek zagra mecz drugiej rundy. A z kim przekonamy się za mniej więcej 2 godziny? Proszę państwa, my się już pięknie żegnamy. Dawid Olejniczak i Leksidor, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. To jest najlepsze radio w sieci. Oj, chyba nie. To jest najlepsze radio w sieci.